It starts with an itch and a tingle. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie i jeżeli widzicie za mną, nie wiem czy widzicie, Wrocław stoi. Na początku myślałem, że to jest kwestia meetupu, że faktycznie tyle ludzi wbiło się na meetup, że zablokowali cały Wrocław, ale przed chwilą przyjeżdżał do mnie patrol rozminowujący, tak to się nazywało. I w tym momencie szok, bo kurde, Kina nie wzięła tej koszulki z lisem i z bombami. Więc to chyba nie to. Później się ukapnąłem, że może jednak to być coś innego, bo te piszczące fanki to faktycznie groziło detonacją. W ogóle idę sobie i tam idzie rodzinka. Dzieciak ma, nie wiem, 7-8 lat. To już ten moment, że prawdopodobnie poszedł do szkół. Ja winieta za to jest spoczywająca na tym, że się rzuciło 6-latki do szkół. To było to skrzywienie. On idzie taki właśnie chłopczyk i mamo! Słyszysz? Dla mnie zobaczyć youtuberów to nie jest pierwszyzna. Mamo, słyszysz? No, bo jak zobaczę tego nieżółcennikiem, no, to mi zrobisz zdjęcie. Mamo, ale to nie pierwszyzna. Ja się na tym znam. Idzie i nawija tej matce. Matka po prostu... A można było pójść w aborcję, nie? Ten wyraz twarzy, który mówi wszystko. No i sytuacja w ogóle taka... No, ale teraz sobie lizę i tak się zastanawiam, kurde, to zblokowało pół miasta. Przecież korek jest aż tutaj, a jestem jednak kawałek od Hali Stulecia i tak to się teraz nazywa? Hundertia Hale? Nie wiem jak to było oryginalnie. Ta hala nigdy się nie nazywała Halą Stulecia. Nazwa własna, języki w ogóle, tego typu sprawy. Ale tak mi się wydaje, że... Dobra, zaraz wróćmy do tej myśli. No i nie dali mi dojść do zakończenia. Jacyś młodzi wykształceni z dużych ośrodków miejskich byli zainteresowani moim aparatem, czy to się uda przejąć po bardzo niskich kosztach. Więc stąd miałem tą minę taką, what the heck? No, ale idę sobie, odstawiłem właśnie kinę na ten cały meetup i wychodzę i patrzę, to nie jest w ogóle mój klimat, bo... Wczoraj jak było spotkanie, to było dużo lepiej, bo nas tam była czwórka. Piątka co była Wanda, poza kiną mną Wanda, Mikuś i Beatka, jeżeli dobrze pamiętam imię. Mam sobą pamięć do imion, więc przepraszam, jeżeli pomyliłem czyjeś imię albo nick. I to było luz. Siedzimy w te parę osób, nie wiem, 5 nas tam było i było tak klimatycznie, fajnie, można było wypić cydr, pooglądać romantyczne widoki podświetlonego uniwersytetu i w ogóle było spoko. A dzisiaj jest tłum i... To też ma klimat. Okej, to jest jakiś konwent. Zjeżdżają się ludzie zobaczyć tych wszystkich youtuberów w jednym miejscu. Ale trudno nawiązać jakąś taką relację mano-mano. Chyba największą relację, jaką dzisiaj dało się w ogóle nawiązać z youtuberem, to jak on wszedł do wejścia dla akredytowanych, żeby sobie z nim złapać podpis i zrobić zdjęcie przed wejściem. Bo można było wtedy zamienić parę słów i ja sobie nie wyobrażam, jak przy tym gigantycznym tłumie to można w ogóle zamienić parę słów w środku. Ale dobra, odstawiłem kinę, idę, spotkałem właśnie Wandę z Beatą. I idę sobie dalej i słyszę taki, a ten, czekaj, ten nie, to nie jest któryś z nich? I tak myślę, kurde, a może mnie ktoś poznał po tych wszystkich latach jeszcze trochę? Który? No ten z kocimi oczami na koszulce. Kocie oczy na koszulce są, tak, chyba mówią o mnie. Druga osoba odpowiada, nie, chyba nie. No ale był kiedyś taki, nagrywał mało śmieszne rzeczy, taki pedałek i w tym momencie... Dziękuję za uwagę, hej! Jeszcze w ogóle taka akcja, że co chwilę ktoś tam podbija, daje mi aparat, że zrób mi zdjęcie z kiną i w ogóle, albo właściwie już sam w pewnym momencie prosiłem. I trzymając te wszystkie iPhony w rękach, tak sobie myślę, kurde, nie trzymałem nadgryzionego jabłka w rękach od czasów, kiedy na studiach w teatrzyku studenckim grałem Adama. Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd się wzięły moje półnagie zdjęcia w sieci, no to z tego momentu.